Hej, Grażyna, jest sprawa. Czy ty masz dzisiaj urodziny? Nie, nie mam, ale mogę mieć. No to świetnie się składa. Mam tutaj urodzinowy kalendarz z różnymi squishy gniotkami, który dodatkowo jest taką jakby grą. Można grać, kto trafi lepsze squishy, więc zagram dzisiaj razem z Grażyną i zobaczymy, kto trafi lepsze gniotki, a wy oczywiście w komentarzach będziecie mogli głosować, kto trafił lepsze, ja czy Grażyna. Wiecie, co musicie zrobić? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo inaczej nigdy więcej nie wystąpię na Miś Gagi odcinku, jeżeli tutaj będzie mniej niż 10 tysięcy łapek w górę. Ja się tanio nie sprzedaję. Kalendarzo, urodzinowa gra już przygotowana. Mamy tutaj taką maleńką kostkę, którą będziemy właśnie rzucali i postacie moje i Grażynki będą otwierały różne okienka. Załóżmy, że to jestem ja, a to jest Grażynka. I zobaczymy, kto trafi lepsze squishy. Squishy niespodzianki. Ja wygram, ja. Wcale nie, bo ja. Ja zawsze wygrywam. W takim razie ja rzucam pierwsza. No i niestety mogę się ruszyć tylko o jedno pole, ale zawsze to lepsze niż nic. Zobaczymy, co tu będzie. O matko, to jest jakiś różowy, chmurkowy gniotek. Oj, nawet palucha można tu włożyć. Ale co to jest? Czy to jest jakieś zwierzątko? Tutaj widzicie, on ma takie szczypce małe. A ja w ogóle jestem znak zodiaku rak. Jeżeli to jest rak, chyba że to krab. Teraz rzuca Grażyna. Może stanąć sobie na pole, jakie tylko chce, ale farciara. Grażynka zdecydowała, że tutaj wyruszy do przodu bardzo mocno i stanie sobie na tej lamie. I ciekawe, czy wtedy tutaj pod tym okienkiem będzie lama. Co to jest? Naklejka? W sensie bardzo ładna naklejka, ale jednak na razie chyba ja wygrywam, bo mam jednego squishy. Uwaga, uwaga, oby coś dobrego. Dwa. Wyskakuj, króliku. Raz i dwa. Na tym właśnie chciałam stanąć, ale z tego, co widzę, to tutaj chyba w tych okienkach będą naklejki. I to jest... Nie wiem, co to jest. Co to jest za zwierzę? Jakaś jaszczurka? Urodzinowa jaszczurka? A jeżeli ktoś z was chciałby mieć taką wspaniałą przyjaciółkę Grażynkę we własnym domu, czy to wersję tą małą, czy to wersję tą giga, to zapraszam was oczywiście do mojego sklepu internetowego missaga.pl. Tam znajdziecie właśnie te oto maskotki i pełno przeróżnych innych misagowych gadżetów. Na przykład teraz najnowszy produkt to mega kolorowanki ze świata miśgagowego. W tej książeczce możecie znaleźć pełno przeróżnych kolorowanek, które właśnie no, są związane ze mną, z miśgagą, z bandą banan, czy z jakimiś zwierzątkami i zabawkami, które po prostu uwielbiam, więc koniecznie wbijajcie do mojego sklepu missaga.pl. Linka macie też oczywiście w komentarzu na dole i w opisie. Grażyna rzuca kostką całym ciałem. O nie, tutaj wpadło. Co jest? Dwójeczka. Chyba teraz w tą stronę idziemy. O nie, i tu chyba będzie znowu naklejka. O, dobra, jednak nie. Ej, co to jest? O matko, co to jest takie małe i klejące? Słuchajcie, ten kalendarz w ogóle leżał u mnie chyba ze 4 lata, może... Może te niektóre squishy się, nie wiem, pomniejszyły, ale słuchajcie, to jest idealny squishy do rozmiarów Grażynki, no nie? Idealny, proszę, trzymaj, Grażyna, to dla ciebie. Proszę. Rzucam, rzucam teraz ja. O, mogę wybrać sobie pole, jakie chcę. To słuchajcie, wiecie, co ja zrobię? Ja się tutaj cofnę. O, żeby żadnego pola, wiecie, nie pominąć. I uwaga, uwaga, co tu będzie? Uuu, coś mi się wydaje, że ja tutaj zdecydowanie wygram z Grażynką, nie? Po prostu rozwalę ją momentalnie. O, jakie to cute jest! A co to jest? Co to, co? O! O Jezus, jakie to jest słodkie w ogóle! Ej, to mi się mega podoba. A co to tu w środku jest? To w środku w ogóle jest, słuchajcie, plastikowe.
Nie wiem, jakie to jest zwierzątko, ale wygląda ultra cute. Dobra, na razie mam najładniejszą rzecz ever. Grażyna się tu teraz skupia nad rzutem, bo jak na razie ja jestem ewidentnie na prowadzeniu. I co tu wypadło? Jeden! Wydaje mi się, że chyba tutaj do góry powinnam iść. Chyba tak. W sensie Grażyna powinna iść. O, dobra, Grażyna, ty widzę lubisz białe squishy, nie? To jest chyba jakiś, nie wiem, drzownica. One są, słuchajcie, bardzo miłe w dotyku. Bardzo fajnie się je gniecie, wiecie? A ciekawe, czy można... można fajnie porozciągać. Pamiętajcie, żeby później wybrać, kto trafił lepsze rzeczy. Ja czy Grażynka, kto wygrał, słuchajcie, ten challenge. Raz, dwa i trzy. Dobra, co my mamy... tutaj, ciekawego, znowu coś dużego! O, wow! To jest kotek! On ma w środku, czekajcie, posłuchajcie! Słyszeliście to? On ma taki jakiś, nie wiem, piasek w środku, czy coś takiego! Ale fajnie się to gniecie, sztos! Ruch Grażynki i znowu jeden, czyli idzie tutaj. Tutaj mamy, słuchajcie, jakąś pandziochę, więc może będzie panda. O matko, czekajcie, tu coś jeszcze jest. O nie, Grażyna, co ty trafiłaś? Co to jest? To jest do zawieszenia na pewno, jako breloczek. To jest jakiś diament. Wow, ej, jakie ładne! Ty się tak do tego nie przyzwyczajaj, oddawaj to, to moje! Aaa, kocham diamenty! W tym momencie zazdroszczę Grażynie. O, wylosowało mi się, słuchajcie, aż cztery, więc raz, dwa, trzy i cztery tutaj, o Jesus! Nie wiem, czy też tak naprawdę dobrze idę tymi strzałeczkami, bo one tak jakoś dziwnie wyglądają, ale załóżmy, że idę dobrze. O nie, to kolejna ta jakaś drżownica, co Grażyna trafiła. Co to jest? Ludzie, to jest jakiś robak, drżownica czy smok? Napiszcie w komentarzach. Grażyna, skup się, dobrze rzuć. O, cztery, panie! Raz, dwa, trzy, cztery. Misia mamy, misia, misia. My się w ogóle chyba zaraz, słuchajcie, spotkamy, tak mi się wydaje, na drodze. Nasze pionki. O, to też jest coś cute. Motylek, ale ładny. Nie wiem, po co one mają tutaj te dziury. Żeby co, a może tak, żeby palca włożyć, co? O to chodzi? I coś takiego robić, bo nie wiem, nie rozumiem. A motylka... Rozciągnięty motyl! Muszę się skupić, bo Grażyna mnie nadgania z dobrymi rzeczami. Tutaj mogę wybrać sobie pole, jakie chcę, więc załóżmy... Stańmy sobie tutaj, znowu się cofnijmy. I co tu będzie ciekawego? Mam nadzieję, że dobrze wy... Chyba jednak niedobrze. Znowu jakiś mały pyrpeć. Jakiś łatki mały pyrpeć! To jest jakiś mały ptaszek, albo nie wiem, jakiś dziobak mały czy coś. Ale słodki, ej, ładne to jest. Grażyna, rzucaj. Znowu cztery tam widzę. Masz farta, koleżanko. Raz, dwa. O nie. I teraz gdzie na trzy? A cztery. I chyba tutaj. Dobra, okej. Okay, bo już myślałam, że będzie, wiecie, stała na pustym polu i nic nie dostanie. Ale chyba dostała coś fajnego. No nie, Grażyna, zdecydowanie w tym momencie ze mną wygrywasz. To jest brokatowy żółw. No nie, to... Tfu, nie żółw! Ślimak to jest. I to jest taki ślimak, którego nie da rady rozgnieść, moi drodzy, pod butem. Kostko, proszę wyrzucić coś dobrego. O, proszę bardzo, pole na jakie chcę. No to dobra, to słuchajcie, po prostu idziemy do przodu o jedno. Niech tak będzie. Bo trzeba, wiecie, trzeba i tak te wszystkie okienka pootwierać i tak, więc bez różnicy. O, o, czy to jest rybka? Trafiłam rybkę? Żółta rybka! Squishy rybka! Nie wiem, co to jest za ryba. W pierwszej chwili myślałam, że to może Nemo, ale jednak nie. To bardziej trochę wygląda nawet jak jakiś skalar czy coś takiego. Grażyna, rzucaj. Masz trójeczkę i teraz... Czekaj, gdzie ty powinnaś iść? Ojeja. Ja nie wiem, gdzie ona powinna iść. Tutaj? Nie, chyba tędy powinna iść. Raz, dwa, trzy. Dobra, powiem wam, nie wiem. My tu se chodzimy, słuchajcie, jak chcemy, nie?
O, Grażyna ma naklejkę tylko. Ale bardzo ładna, to jest panda w torcie. Przez to, że wiecie, wyciągam tutaj te okienka, to się bardzo gubię, w którą stronę powinno się chodzić. I o nie, zobaczcie, mam jeden i nie mam niczego już. O, no, Grażyna, będziesz jedną rzecz do przodu chyba. Trójka ci się jeszcze wylosowała. Raz, dwa, trzy. Haha, też niczego nie ma. I co? I co? I wsio. I właśnie tak ma być. No nie gadajcie. Raz, dwa. To jest niesprawiedliwe. No i teraz Grażyna ma cztery, ale czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. W ogóle ja nie wiem, co tu się dzieje. Jak my tu idziemy, nie? To jest... Coś tu się już poplątało ewidentnie. Dobra, trzy. Raz, dwa, trzy. I co tu będzie dla mnie ciekawego? Myszka! Cute myszeczka! O, jaka ładna. I naprawdę, te squishy są takie słodkie, że ja po prostu nie mogę. Dobra, wiecie co? Ja już chyba tą kostką rzucać nie będę, bo tutaj za dużo tych pól wolnych zostało. I już nie wiadomo, gdzie chodzić, więc załóżmy, że Grażyna teraz idzie tędy. I otwiera tutaj coś super dużego! Wow! To jest to jak mój kot chyba. Tak, to też ma ten piasek w środku. Tylko to jest myszka też chyba. Tak, to słodka myszka jest. Dobra, to teraz ja staję na tym polu i mam tutaj... O Boże! O Boże, jakie wielkie! Oh my god! To chyba, słuchajcie, wygrywa wszystko, nie? O, ja nie mogę, jakie to jest ładne! To jest królik, breloczek, który w środku ma tu jeszcze, zobaczcie, jakąś pandę i jakieś inne rzeczy, nie wiem, co to jest, ale... Ja nie mogę, ale to jest piękne, najładniejszy squishy ever, jakiego mam. Naprawdę, przecudny. Grażyna może czuć się już zagrożona. Chyba wygram, chyba wybierzecie mnie, co nie, widzowie drodzy. Tak coś czuję, no chyba, że Grażyna zaraz też trafi coś jeszcze turbo bardziej słodkiego od tego króliczka ostatniego. I to jest jakiś delfin? Coś takiego chyba. Nie wiem, tu ma ogon jak delfin, ale czy to delfin? Nie wiem. To ja idę dalej do przodu, czyli teraz to okienko. I co tu będzie fajnego? Jakiś mały wypierdek mamuta, ale jest to... To jest... Jeż to jest! Jezus, jakie oni tu mają pomysły w ogóle w tych squishy. Co to są za dziwne zwierzęta? Jeża teraz trafiłam, no. Grażyna teraz idzie tutaj, na samą górę. To jedno okienko tutaj zostało. I co tu jest ładnego? Skrzydełka to ma? To co to jest? Aniołek? Nie wiem. Bardzo dziwne, nie? Ale one, słuchajcie, te squishy tutaj, one mają taką konsystencję trochę takiej pianki pomieszanej z kaszką manną. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale one nawet w dotyku są takie śmieszne, wiecie? Takie właśnie inne niż wszystkie squishy. Mój króliczku, wybierz mi tutaj teraz coś dobrego, coś super, coś super. To jest chyba jakaś mucha latająca. Ej, serio? Czy ja trafiłam muchę? Albo to jest jakaś osa? Ale bardziej mi kolorystycznie pasuje na upierdliwą muchę. Upierdliwa mucha. Grażynka się teraz trochę tutaj teleportuje i wybiera to wrogu. Proszę bardzo. O nie, Grażyna! To trafiłaś coś super dobrego! Jezus, czy to jest brokatowa muszelka? Serio? O, ale to jest nawet ładniejsze niż ten diament, bo to można ładniej zgnieść. U, jak fajnie, wow, jak ładnie, patrzcie, czekajcie, o, tutaj trzeba ten brokat i wtedy to zgnieść, ej, no, o, i tu tak ładnie widać ten brokat. Ale ładne. To zostało w takim razie to pole ostatnie dla mnie i jeszcze jedno dla Grażyny i to by było tyle. Za chwilę wam pokażę oczywiście wszystkie i zrobicie porównanie, kto trafił lepsze, ja czy Grażyna. I ja trafiłam tutaj jakiegoś maciunkiego misia, który jest chyba zawinięty w kocyk.
I dla Grażynki ostatni squishy. No nie, jeszcze coś dobrego trafiła na sam koniec. No nie, co za farciara. A to jest to, o to jest, patrzcie, to jest chyba jakiś narwal, tak bym obstawiała. I tutaj uwaga, co się wyciśnie? Co tu będzie? Misiu! Ale to, nie, te też są super, nie? Przyczoderskie są te, które mają ukryte jeszcze w środku jakieś zwierzątka. Mega cute. Tak się prezentują wszystkie squishy. Tutaj są Grażynki, tutaj są moje. Teraz wam jeszcze pokażę tutaj z bliska, co trafiłam. W ogóle wydaje mi się, że chyba ich więcej trafiłam niż Grażyna. Chociaż nie wiem, może to się tylko tak wydaje. A tu proszę bardzo, jeszcze Grażynki. Grażynka cwaniara trafiła dwa te brokatowe. No, nieźle jej się fartnęło, więc teraz możecie ocenić, kto trafił lepsze, czy ja, czy Grażyna!